Cześć, nazywam się Adam. Witam Was na moim kanale AbiWeld. Dziś pokażę Wam, jak pospawać przetop w pozycji pionowej na podkładce ceramicznej drutem rutylowym T71C. Pokażę Wam również, jak wygląda przetop pospawany na zbyt dużych parametrach i porównam go z prawidłowym przetopem. Zapraszam na mój filmik. Na początek zwróć uwagę na technikę spawania. Staraj się jedną ręką stabilnie ciągnąć uchwyt do góry, a drugą równomiernie rozprowadzaj drut po krawędziach blachy. Unikaj kontaktu drut podkładka ceramiczna podczas spawania i jeśli jest to możliwe, staraj się zawsze spawać przetop na niskich parametrach. Właśnie skończyłem spawać. Teraz oczyszczę próbkę z dwóch stron i pokażę Wam, jak wygląda pospawany przeze mnie przetop. Moim zdaniem jest wykonany prawidłowo. Pokażę Wam jeszcze, jak absolutnie nie powinien wyglądać przetop. Widać dokładnie, że materiał jest przegrzany. Wzdłuż zbyt grubego przetopu po obu stronach są głębokie podtopienia. Porównajcie jeszcze z prawidłowym spawem. Parametry, które użyłem do tego eksperymentu, to 23 V, około 200 A i 7 m posuw drutu. Jak widać, zdecydowanie wszystkiego za dużo.
Na koniec chciałbym Wam podziękować za odwiedzenie mojego kanału. Następnym razem pokażę Wam, jak pospawać wypełnienie i co w pozycji pionowej drutem rutylowym. Zapraszam Was również do zostawienia subskrypcji. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!